Zacznijmy tego Linuxa. LS to jest od list, wyświetl zawartość katalogu. CD będzie wchodziło do konkretnego katalogu. CD i nazwa katalogu. I jesteśmy w tym katalogu. PWD to jest skrót od Print Working Directory i drukuje wam katalog, w którym jesteście. Możecie też tak sobie skonfigurować terminal, żeby on wam w każdej, tak to jest chyba po polsku linia zachęty. Nie wiem jak jest po angielsku, ale wiem, że ta konfiguracja nazywa się PS1. Możecie sobie skonfigurować, co ma być wyświetlane. Ja mam tak skonfigurowane, że wyświetla moją nazwę użytkownika, małpa, potem jest nazwa komputera i to chyba macie. A dalej to już akurat nie wszędzie może być, że wyświetla Wam od razu katalog, w którym pracujecie. Czyli jeżeli ja przejdę katalog wyżej, to on mi się tutaj też zmieni. Jeżeli tego nie macie wyświetlanego, no to PWD wam wyświetli ten obecny katalog, w którym jesteście, jeśli chcecie się zorientować. Who am I? Kim jestem? Powinno wyświetlić waszą nazwę użytkownika. Taka prosta komenda to też jest echo. Jak wcisnę Enter po tym, to jak widzicie, nic wyświetla mi pustą linię, ale jak wpiszę jakieś lalala to Mi wyświetla dokładnie to, co wpisałem. Dobra praktyka jest taka, żeby to objąć w cudzysłów, i wtedy to jest traktowane jako jeden tekst. Jeżeli chcecie wyświetlić sobie zawartość pliku, to jest CAT. CAT i nazwa pliku PTR.cpp wyświetli wam zawartość pliku. Jest też lepsza komenda, która wam wyświetli zawartość pliku, i to jest. Są dwie takie. Jedno to jest MOR i MOR wam wyświetla to w takiej skrolowanej formie, czyli wyświetla początek i możecie sobie przewijać strzałką w dół. To jest lepsza aplikacja od MOR i ona się nazywa LES i ten LES wam daje taką opcję, właśnie że możecie sobie to skrolować. Gdyby ktoś nie umiał wyjść, a tu na dole widzicie taki dwukropek, jeżeli wpiszecie Q, to wam wyjdzie. Lesa można jeszcze w inny sposób używać, jak już w nim jesteście, otworzycie sobie ten dowolny plik. I teraz zamiast Q jak sobie wpiszecie slash, to możecie teraz wyszukiwać na przykład delete. I on mi zaznaczył tutaj użycia delete w tym pliku. Dlatego ten less zapewnia troszeczkę więcej. Jak chcę sobie wyczyścić terminal, bo na przykład mam tutaj za dużo rzeczy, to jest takie polecenie jak clear. O tym, aby dowiedzieć jakie są przełączniki dla danej komendy, to też mamy kilka sposobów. Możecie wpisać ls minus minus help. I ogólnie spróbujcie wpisywać minus minus help do dowolnego programu, którego chcecie się nauczyć trochę lepiej używać albo nie wiecie jak używać. Przy okazji, illegal option mi wyświetliło. O, yy, i tutaj mi wyświetla użycie tego ls-a poprawne, bo go użyłem niepoprawnie, czyli mogę mu podać takie opcje. Małpa ABCD bardzo dużo tych opcji tutaj ma. I potem nazwy plików. To, co jest w takich nawiasach kwadratowych, jest uznawane za rzecz opcjonalną. Istnieje jeszcze drugi sposób, żeby wyświetlić. Akurat tu mnie nie wyświetliło helpa, wyświetliło go, bo użyłem niepoprawnie tego programu. Ale jest też MAN. Jak wpiszę MAN-LS, to mi się wyświetla manual, instrukcja użycia. I tutaj widzicie, że jest aż tyle tych symboli, tyle różnych przełączników. A tutaj macie opis, co który oznacza. Przełączniki można ze sobą łączyć. Można je łączyć w taki sposób, że na przykład mogę wpisać minus L, minus T. Minus r, czyli używam kilku przełączników, ale zamiast pisać tak oddzielnie każdy przełącznik, możemy wszystko podać po jednym minusie. Czyli ls minus ltr będzie miało taki sam rezultat jak takie minus przed każdym oddzielnie. Y jeszcze niektóre komendy przyjmują jakiś parametr, na przykład tail. Tail też wam wyświetli plik. No zobaczmy sobie Fibo CTP. I on wyświetla domyślnie 10 ostatnich linii. Więc parametry powinny wystąpić za nazwą programu, a przed plikiem. Więc tutaj minus n1 i wyświetlił mi ostatnią linię. I jeżeli ten argument do linii Command przyjmuje parametr, to można go zapisać po spacji, albo można też nie pisać spacji, czyli tak bezpośrednio minus n3 albo spacja 3. Więc jeżeli sobie wpiszemy też CD i sobie tego nawalimy 50, to nic się nie stanie. Najdalej no gdzie możemy wyjść to właśnie katalog slash, czyli taki katalog główny. Wrócę do tego katalogu, tam był workspace hello, który utworzyłem. Utwórzmy sobie jeszcze jeden. mkdir delmi, me, delete me. Jak usunąć katalog? Mamy tutaj dwie opcje: rm -r albo rmdir. Tak jak w naszym przypadku katalog delmi jest pusty, usunąć go za pomocą rmdir. I to się uda. Jak go utworzymy jeszcze raz, mkdir, delmi i coś sobie w nim utworzymy, to przejdźmy do tego katalogu. Teraz, jak utworzyć plik? Jest taka komenda touch. File. To tworzycie sobie właśnie plik o nazwie file. Czyli mkdir tworzy katalog, touch tworzy plik. Wróćmy katalog wyżej do katalogu hello i usunę cały katalog delmi. Teraz zobaczcie, że rmdir nie zadziała. Tak directory not empty. I żeby go usunąć, użyję tej drugiej komendy rm -rf, jako się domyślnie używa, f to jest force, czyli wymuś i nie pytaj. Ale można po prostu rm -r delmi i usunął mi cały katalog razem z plikami. To utwórzmy sobie plik touch file.txt i teraz coś do niego wpiszmy. Można wpisywać to na kilka sposobów. I jednym z nich są przekierowania, ale otwórzmy to w Vimie. Vim, spacja, file.txt. I ja to zrobiłem i teraz jak sobie to wyświetlę za pomocą cat, to już mi pokazuje, że w tym pliku jest to, co tam wpisałem. CP, czyli odkopi, nazwa pliku, ale wystarczy, że tutaj akurat wcisnę tabulator albo wystarczy, że zacznę pisać na przykład F i tabulator i już mi uzupełnia. Mam całą nazwę pliku. I to bardzo przyspiesza poruszanie się w konsoli. Używajcie tabulatora bardzo często. ICP najpierw jest nazwa pliku źródłowego, potem nazwa pliku docelowego, aby wiedzieć, jak się nazywa no, ten plik, do którego kopiujemy. Nazwijmy go na przykład copy.txt. Po lsie teraz widzimy, że mamy dwa pliki. Możemy sobie wyświetlić, co jest w copy.txt i jest to samo co w file.txt. O tak, mv jak wpiszę na przykład copy.txt i chcę go przenieść do katalogu wyżej, czyli dwie kropki slash i mogę teraz, uwaga, przy przenoszeniu nie podać nazwy albo na razie ją podam, na przykład backup.txt to zobaczcie, tutaj już nie mam pliku copy, natomiast jak sobie wyświetlę katalog wyżej, to mam plik backup.txt. Teraz użyłem ls spacja dwie kropki, czyli bez przechodzenia do katalogu wyżej wyświetliłem zawartość katalogu wyżej. I tak samo w obecnym katalogu. Chcemy zmienić teraz nazwę pliku backup.txt na copy. mv backup.txt po prostu na copy.txt. Czyli przenosimy powiedzmy w obrębie bieżącego katalogu. To jest po prostu zmiana nazwy. Minus help. Wypisało minus minus help. No słusznie.